Kiedyś zapytano mędrca, która jest najważniejsza godzina w życiu? Który ze spotkanych w życiu ludzi był dla mędrca najbardziej znaczący? Które dzieło jest najbardziej konieczne? Po tych trzech pytaniach mędrzec odpowiedział: najważniejszą godziną jest zawsze godzina obecna. Najważniejszym człowiekiem jest ten, którego właśnie spotykam. Najbardziej koniecznym dziełem zawsze jest miłość. Jesteście takim darem dla siebie. Spotkaliście się nawzajem. Jesteście dla siebie w tym momencie najważniejsi. Tego dnia, o tej godzinie i w tym miejscu stajecie wobec Boga i wspólnoty Kościoła, aby zawrzeć przymierze małżeńskie. Thank you.